Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony, witam was w kolejnym odcinku z Mage Seeker The League of Legends Story. Kochani, powiem wam osobiście, że miałem przerwę od nagrywania jakieś 3 dni albo i 4, coś takiego. Na szczęście miałem jakiś zapas, no jakby nie patrzeć, no byłem chory, dosyć mocno, no to jeszcze trochę jestem, więc musicie mi wybaczyć mój głos i niestety, ale... Dziewczynka? Uciekaj, zanim cię złapią. Droga jest wolna. Zaraz. Nie, ty należysz do łowców magów. Wciąż rekrutują dzieci. Córka rolnika? Nie, zginęłaś w wypadku. Kim jesteś? Jestem twoją pierwszą ofiarą. Zabiłeś mnie i moją rodzinę. Chciałem cię uratować, ale straciłem panowanie. Gdybyś nie próbował mnie uratować, przeżyłabym. Nawet gdybyś spłonął jak my, twoje cierpienie nie byłoby wystarczające. Ale muszę się tym zadowolić. No nie mówcie, że boss. No to świetnie, w szczególności, że miałem przerwę dosyć długą. Którym się robiło? Lewym. Wow, ale my tutaj... Możemy tylko i wyłącznie. O, oh, fuck. Czekajcie, bo ja muszę sobie przypomnieć, jak to się robiło. Zobaczymy, co ty jesteś nieodporna. Au. Airpodki. Zobaczymy teraz to. No to też za bardzo odporna nie jesteś. Nie mam many. Fuck. No dobra, chyba musimy ci dowalić. Hop. Kurczę, synku. Opak, dobra. No to żeś się popisał, Shiro. Nie było źle. Wow. To nie mam jak. Wow. O fuck. Ale to jest mocne. To ja zrobiłem. Nie przeżyję tego raczej. Teraz tu. Co? What? Oh shit, here we go again. No dobra, jeszcze raz. Hop. Trochę chyba przedobrzyłem z tym. O tak! No nie. Patrzcie jakie combo. Szybkie makro. No. O, przedobrzyłem znów. Ja się za dobrze czuję z czasem, jak się walczy, no. No jak? Dobra, ta trauma z przeszłości pokonana, ale ledwo znów, te posty normalnie robię na końcówkach HP. Co? A, myślałem, że wpadłem. No to były jaja, totalne. A, źle się czuję.
Ta dziewczynka rzuciła na mnie urok. Wysnuła koszmary z mojej przeszłości. Musiała uciec, gdy wyrzucałem ją z moich wspomnień. No, tylko twoje wspomnienia są też takie, że ty masz tak mało HP, że teraz spadniesz. 15 HP. Chcieliście zrobić tego? O, możemy zrobić, dobra. Miło. I tu jest dosyć ich sporo. Tylko jeden save point był. Czy to przemieniony więzień? To mieszanka człowieka i zwierzęcia. Myślałem, że mnie spotkało coś okrutnego. Ale to jest istna tortura. Babo? Nie zauważyłem. No i 500 golda za to wyszło. Wiem, że coś z tym będziemy musieli zrobić, ale niestety nie. Jak wygląda mapa? Rozumiem, że u góry przejścia mieć nie będziemy. No to wygląda chyba. No jednak jest przejście u góry. Tylko trochę nie rozumiem też jak. A dobra, tak. Ja jestem taki, że nie dam sobie walnąć DPS-a, ale przy okazji oczywiście zabiję sam siebie. Pamiętacie, jak w poprzednim odcinku mi piękne kombosy wychodziły? Wow, coś nowego! Wow, jakieś nowe magie. Nowe magie! I tu też jest coś nowego? Nie. Jest coś nowego. Up. Szczerze powiedziawszy, to robię to teraz na warcie. Zrobiło chyba tak. Shift, lewy, prawy. Tak. Shift, lewy, prawy. Kurde, nie pamiętam. Shift, prawy, lewy. No to by wychodziło. Op. Na to by wychodziło. A się muszę chyba w końcu tego pada przenieść. Trochę za dużo dźwięków z klawiatury i z myszki tutaj złapuję. Dobra, teraz na południe idziemy. Nie, tu chciałem. I nic nie trafiłem, kurwa, ja to jestem geniusz. Dobra, wyszło w miarę. Tu mogłem nawet na górę się przenieść. I kolejna osoba do rekrutacji. Nie patrz bezczynnie, kniszczę to królestwo. Pomóż mi w tym. Zniszczmy wszystko. Kolejna osoba do mojego oddziału. Niech ci będzie. Niechęcią, ale niech ci będzie. No i właśnie, kochani, bo ja tak zacząłem mówić na samym początku odcinka, ale następny boss zaskoczył delikatnie. Dzisiaj niestety będą odcinki tylko po 30 minut. A to z tego powodu, iż... po prostu nie mam dzisiaj zbytnio czasu. Tam nie wyjazd o godzinie tak 14, 13, mam już godzinę 11, jeszcze muszę zakupy do domu. A lodówka pusta. Gazbet łączy magów z bestiami? Próbuje stworzyć maga, który walczy, ale nie myśli? Obrzydliwe. Gazbet i Eldred powinni za to zginąć.
Wkurwiajmy ich trochę, faktycznie. Powkurwiajmy ich trochę. Dobra, jak to wygląda? Jesteśmy teraz tutaj, no to teraz idziemy na wschód. Wiem, że tu coś jeszcze będzie. O! Ja bym ominął. W końcu pierwsza elektryczna bestia. Wow! Zdechnij. Dobra, to może być wkurwiające. To na pewno będzie wkurwiające. Dobra, jakie tutaj były te nasze kontry? Ale my tego jeszcze nie poznaliśmy. Shift lewy, prawy, lewy, dobra. Pamiętam. Wow! Nie pykło ci, co? Tobie jak nie wpierdoli ręcznie, to nic nie wyjdzie z tego. Już skończyłeś? Już teraz skończyłeś, na pewno. Nie no, ta dwójka to jest irytująca. A poczekajcie, a czy my przypadkiem teraz właśnie nie poznaliśmy tego jako jego, jak powiem, no bez jaj. Naprawdę? No to chyba nie jest ten. Tak, to jest przeciwstawność. No jak to? Jest odporny na ataki w tej chwili? Co tu się dzieje? Gdzie ty jesteś? Dobra. Definitywnie to jest przeciwstawność, okej. No jak to wygląda? Na południu nic nie ma, to jest pewne. Ja się napiję kawki jeszcze przez chwilę od razu. Dobra. Już delikatnie głos odpoczął. Coś na dole jest? Nie, nic nie ma. To po co dalej do niszczenia? O Jezu, nie. O Jezu, nie. Ej, ale właśnie, bo tak w sumie... Czy my tam byliśmy? No musieliśmy tam być. No nic nie ma. W miarę poszło. Ale ty wkurwiasz. Wiem, że troszeczkę zjebałem to, ale dobra, trudno. Miałem dość tego dziada. I tak, to jest w dół już przejście do głównej misji. Więc definitywnie tam nie mogło być przejścia. Wyciszenie. A jak ja ci rzucę tym? No i co, cwaniaczki? O Jezu, nie, tylko nie ty. Tylko nie ty. Nie lubię ich. To za bardzo wkurwiający. Tu, dobra. Tam nie wyjdziemy.
Rozumiem, że to są jakieś przejścia inne. Kogo najpierw? Jest to oczywistość, że tego gnoja. Ożwy gnojki. Mnie tak. O fuck, ale mi dojebał. Ej, bo już nie mam życia. Ja nie mam już życia. Serio, już nie mam życia. Dobra. Padł gnoj. Ten też padł. No nie powiem, to było niebezpieczne. To było niebezpieczne. Ale tu musieliśmy mieć tu przejście. Co, ja głupi nie zauważyłem? Pewnie to będą jakieś dzikie przejścia. No nie, tu można chyba normalnie wejść. Tak, można wejść. Dobra, git. Po prostu cele na poziomie pierwszym. No dobra, ale tu też są jakieś cele. I wątpię, że one były tak po prostu tutaj. A może? No bo tam nie przyjdziemy. Tam nie przyjdziemy. Widzicie, no tutaj też jest jakaś cela taka inna. No dobra, trudno. To tak, ja nie mam życia. Nie mam życia. Nie wiem, czy tam będzie save, więc lepiej. Lepiej. A, dobra, to i tak nam nic nie da. Zużyte bossa nie było. Miejmy nadzieję, że będzie. Tak, chyba nie będzie. Co to? Otrzymałem liczne doniesienia, że zamaskowana pani objawia się tym, których uzna za godnych. Wyznawcy zostawiają dla niej w świętej puszczy dary. Mają nadzieję, że pani je pobłogosławi. Jeśli to naprawdę jest zamaskowana pani, nie możemy dopuścić, aby jej wiedza na temat demacji wyszła na jaw. Hezbet. Czy to pióro zamaskowanej pani? Niesamowite. Czuję jego magię nawet przez szkło. Jeśli pióro jest prawdziwe, jest bardzo potężną czarodziejką. Albo bardzo dużym ptakiem. Czymkolwiek to jest, nie powinienem zostawić go łowcom magów. Nowy relikt. Kajdany duszy. Kara na pewno zrobi z tego dobry użytek. Może ktoś w obozie powie mi, co z nim zrobić. O, czyli mamy pierwsze piórko od Morgany. Evisterio. Zatrudniłam się tu jako położna i uzdrowicielka. Z przyjemnością donoszę, że mieszkańcy wioski powitali mnie z otwartymi ramionami. Byłam miło zaskoczona, że w wioskach na obrzeżach dalej twardo przestrzega się prawa kamienia. Gdy zaczęłam udawać, że sympatyzuję z magami, wielu przyszłych rodziców obniżyło czujność i zaczęło śpiewać jak z nut. Zdradzili, że mają w rodzinie magów i boją się o przypadłość przejdzie na ich dziecko. Niektórzy nawet przyznali mi się, że są magami. Błagali mnie o petrucytowe toniki i amulety, które sprzedaję w nadziei, że uchronią w ten sposób dziecko przed klątwą. Choć tych zbuntowanych magów trzeba wpisać do rejestru. Fakt, że chcą oszczędzić dzieciom długiego cierpienia, na jakie zasługują magowie, jest godny podziwu. Nowicjuszka śledcza Ingrid. O, to Ingrid. No to serio świnia. I rozumiem, że my teraz z Ingrid będziemy walczyć w ogóle.
No dobra, no dobra. No a może dalibyście mi jakiegoś heala właśnie, o, przed walką. Byłoby miło. No to lecimy. Kto tam? To ty jesteś, Kara? Leilani wysłała mnie, bym cię uratował. To ja, złota dziewczyna. Wiedziałam, że mnie nie opuści. Stylas, przyszedłeś schrzanić kolejną misję ratunkową? To Wisteria. Ledwie cię poznałem, kopę lat. Dorosłam, ale widzę, że ty jesteś tym samym zuchwałym smarkaczem. Przyszedłem uratować Karę, ale ciebie też mogę zabrać, jeśli jesteś gotowa uciec. Ja, naprawdę myślisz, że porzucę swój posterunek? Co? Dawno temu marzyłam o ucieczce, ale to były głupie marzenia dziecka. Sam mnie nauczyłeś, że magowie są z moru Demacji. Nie zasługują na wolność. A ty? Nie zasługujesz na wolność? W przeciwieństwie do ciebie, ja panuję nad swoimi mocami. Używam ich, aby chronić magów przed nimi samymi. W takim razie naprawdę się zmieniłaś. Więzienie Kary. Dobra. Patrzę, co ona ma za moce, jaki ma movement set. Dobra. A my do niej doskakiwać nie możemy. Nie możesz mnie skrzywdzić. Jest zbyt silna. Uwolnij najpierw mnie. Nie marnuj czasu. Wydostań mnie z tej celi. O fuck, dobra, bo ona robi w ten sposób. Niewrażliwość. No to może być ciężkie. Nie marnuj czasu, no wiem. Rozumiem, że nie możemy z nią walczyć, nie ma opcji nawet. Hop. Nie marnuj, no wiem o tym, kurde. Nie, magowie. Dobra, ale wy jesteście na co nieodporni? No, się robi niebezpiecznie. Hop. Co? Dobra. Nie. Fuck me. Dobra. Ups. Nienawidzę was. Dobra. Ops. To mnie nawala. No, bez jaj. Dobra, pykło, stara znajoma.
Nie. Nie utracę znów panowania. W nogi. No to jej się nie udało. Kara, to naprawdę ty. Zostaw uprzejmości na później. Musimy uciekać. Histeria zaraz uzyska siłę. On ma rację. Uciekajmy, zanim nas dopadnie. Oto w nogi. Oblokowano osiągnięcie Devineur. Dobra. Obrażenia od ognia no mnie wskoczyły niestety. Próg jest od 3 dopiero. No ale ogólnie nowy rekrut spoko, nawet chyba 2 wpadło. Ja. 2 rekrutów. Jakbym wam powiedział, co przed chwilą zrobiłem, to byście się tam nie śmiali, ale dobra. Oblałem się kawą cały. Dobrze, to wyciszyłem. To Kara! Hurra! Karo. Zostałaś pojmana. Zrozumiałam, że nie można traktować obecności przyjaciół jako czegoś oczywistego. Tęskniłam za tobą. Ja też tęskniłam. Jestem wdzięczna za ratunek. Ale zbyt wiele rzuciliście na szale. Ryzykować powodzenie całego powstania dla jednej osoby? Gdy dołączyłam do tej walki, wiedziałam, że kładę na szali moje życie. Najważniejsze powinno być zwycięstwo, nie ja. Brzmisz teraz jak Sylas. Wiem, że rewolucja to nie bajka, Karo. Jednak myślę, że będziemy silniejsi, kiedy będziemy pomagać sobie w przetrwaniu. Muszę zajrzeć do Kary. Wygląda na doświadczoną rewolucjonistkę. A ja muszę się wytrzeć. Dobra, wytarty. Jest git. Gdzie jest Kara? A, Kara jest całkowicie po lewej stronie. A, macie coś do powiedzenia? Nie, nic nie ma. Dobra, idziemy do Kary. Ach, Sylas. Dobrze cię widzieć. Leilani mówiła, że jesteś tu całkiem nowy. Tak jest. Do niedawna oboje tkwiliśmy w więzieniach łowców magów. Moi strażnicy szeptali o twojej ucieczce. Widać, że prawdziwy z ciebie rewolucjonista. Ale... zdaje się, że znasz Histerię, która mnie pojmała. Zaciekawiło mnie to. Raczej znałem ją kiedyś. Nie widziałem jej od dzieciństwa. 15 lat temu. Mdli mnie od tego napoju. Dlaczego ty nie musisz tego pić? Oni wiedzą, że jesteś silniejsza ode mnie. Ta kuracja ma pomóc ci w panowaniu nad twoimi mocami, żeby one nie opanowały ciebie. Chyba nie chcesz być jak ci zbuntowani magowie, których znaleźliśmy. Nie. Rok później. Sylas, co się stało? Podobno kogoś zabiłeś. Histeria. Musisz mi pomóc. Powiedz im, że to był wypadek.
Próbowałem pomóc tej dziewczynce. Oni chcieli ją zabić. Powinieneś był panować nad swoją mocą, Sylas. Tak jak nas szkolono. Oni nas szkolą do zabijania ludzi. Magów, takich jak my. Ja nie jestem taka jak oni. Magowie są brudni i niebezpieczni. Ja jestem łowczynią magów. Pomodlę się o to, byś okazał skruchę. Nic mi po twoich modlitwach. Wolę umrzeć w więzieniu niż wspólnie z tobą ćwiczyć zabijanie magów. Była twoją przyjaciółką. Czy będziesz gotów ją zabić, jeśli spotkać się w walce? Dokonała wyboru. Jeśli stanie między nami a Eldredem, zniszczę ją. Leila nie obiecała, że wyjdziemy z tego razem. Ale przekładanie przyjaźni nad zwycięstwo. Ty myślisz, że tylko zwycięstwo się liczy? Tak. Słyszałem, że tu się zgadzamy. Tak jest. Jeśli nie zwyciężymy, to cała ta walka i przelana krew będą na nic. To mi przypomina, że znalazłem to pióro podczas ostatniej misji. Łowcy magów wierzył, że pochodzi od samej zamaskowanej pani. Tam nie jestem wyznawcą pani, ale czuję w nim ogromną ilość magii. Sprawdzę, czy zdołam się z nią połączyć. Magazynowanie tej mocy w Petrucycie dałoby potężne zaklęcie. Przy okazji, Sylasie, Leilani powiedziała, że czeka na ciebie przy tronie. Porozmawiaj z Karą. Cel osiągnięty. Dobra, moi drodzy, ale tak jak wam powiedziałem, dzisiaj niestety pół godzinki tylko odcinka. Z tymi wycięciami i tak dalej, to myślę, że wyjdzie idealnie pół godziny. Dobra. Dzięki wielkie, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro, a my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z Mage Seeker, a League of Legends Story. Trzymajcie się. Hej, hej.